głuchej puszczy przed chatką leśnika rota strzelców stanęła zielona, a u drzwi stoi straż pułkownika. Tam w izdebce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze. Wódz to był wielkiej mocy i sławy. Kiedy po nim lud prosty tak płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. Kazał konia pułkownik kulbaczyć, konia w każdej sławnego potrzebie. Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć. Kazał przywieźć do izby do siebie. Kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas i ładunki. Stary żołnierz, on chce jak Czarniecki, umierając swe żegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywiedli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem. I żołnierze od żalu pobledli, a lud modlił się klęcząc przed progiem. Nawet starzy kościuszki żołnierze tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy nie jednej, a teraz płakali. I mówili w księżami pacierze. Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy. Już nie było pod chatą żołnierza, bo już Moskal był w tej okolicy. Przed lud widzieć zwłoki rycerza. Na pastuszym tapczanie on leży, w ręku krzyż, w głowie siodło i burka, a u boku kordela z dwururka. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze ma lica, jaką pierś, ach, to była dziewica. To Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców Emilia Plater.